To było szereg tygodni temu, drodzy przyjaciele, kiedy zachęcałem was do krótkiej refleksji nad pewnymi, jak nazwałem to wtedy, wołaniami biblijnymi. Kiedy używam słów wołania biblijne, mam na myśli modlitwy. Modlitwy ludzi, którzy w jakiś szczególny sposób widzieli potrzebę skierowania się do Boga, wołania do Niego o co? Mówiliśmy wtedy o Jakubie, patriarsze Jakubie, który wołał do Boga o pomoc. Mówiliśmy wtedy także o Mojżeszu, który wołał do Boga o ratunek dla jego ludu. Dzisiaj pozwólcie, że skieruję waszą uwagę na zupełnie inne postaci. Tym razem będzie to ojciec i syn, król Dawid i jego syn Salomon. Jakże różne są ich modlitwy, ale wypływające z potrzeby, ze świadomości tego, że rozpaczliwie potrzebujemy obecności Pana. Oto Dawid. Dawid, który popadł w straszliwe tarapaty. Zakochany od tak nagle, a w zasadzie kierujący się bardziej pożądaniem, przywłaszczył sobie cudzą żonę, Batszebę, z którą współżył, a później jeszcze doprowadził do śmierci jej męża, Uriasza. Prorok Natan napomina Dawida i robi to w bardzo umiejętny sposób. Dawid zaś jako człowiek szczery nie może przeżyć, że sam dopuścił się tak strasznej rzeczy. Rozpoczyna pokutę i znany nam dobrze Psalm 51 opowiada właśnie to, co czuł Dawid. Popatrzcie proszę, kiedy zacytuję wiersz 3 i 4 tego psalmu, jakie treści Dawid przedstawia faktycznie. Obmyj mnie, woła do Pana, obmyj mnie zupełnie z win mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości zgładź występki moje. Jaka musi być głęboka znajomość Boga, skoro Dawid jest przekonany, że bez względu na wielkość grzechu, że bez względu na jego upadek, Bóg jest Bogiem litości i gotów jest w każdej chwili przebaczyć, odpuścić i przyjąć Dawida jako swoje dziecko. Czy znamy Boga w taki sposób? Czy nasze wołania do Boga są właśnie takie, Panie, dla litości Twojej zmasz wszystkie moje winy? Czy może myślimy zupełnie inaczej? Spotkałem wielu ludzi, którzy w sytuacjach tragicznych od Boga raczej uciekali, nie mając pewności, że właśnie w Nim znajdą rozwiązanie każdego problemu. Dawid miał wielu synów. Faktycznie to liczne grono mogę sobie jedynie wyobrazić, kiedy na pewno każdego piątku wraz z nadchodzącym sabatem siadali wokół ojca, a ojciec śpiewał im psalmy i opowiadał o Bogu, którego zna. Myśleliście nad tym, jakiego znał Boga Dawid? Boga przebaczającego, Boga miłości, Boga, który się troszczy, Boga, który się opiekuje, Boga, który prowadzi, Boga, który podpowiada, Boga, który wzmacnia, Boga, który wciąż kocha, nieustannie kocha każdego człowieka, który do Niego przychodzi. Wśród wielu synów siedział zapewne u stóp ojca także Salomon. Salomon, ten umiłowany, którego Dawid wyznaczył na swego następcę na tronie Izraela. I nagle, kiedy Salomon przejmuje tron, zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie prowadzić tego kraju, tego narodu, tego państwa, że nie jest w stanie sądzić, bo taki atrybut przede wszystkim przypisywano każdemu królowi. Salomon, faktycznie jest młodym człowiekiem i zdaje sobie sprawę, że musi znaleźć pomoc. Posłuchajmy wołania Salomona. W pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 3, znalazłem teksty od 7 po 9. Salomon modli się. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest
pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że modlitwa Salomona jest inna niż modlitwa ojca Dawida. Jeśli Dawid modlił się o oczyszczenie, wołał do Boga o przebaczenie, Salomon prosi o mądrość. Bo gdzieś w jego mózgu pozostaje świadomość, że jeśli będę miał mądrość, będę miał absolutnie wszystko. I tak pomyślałem sobie właśnie, że pewnie każdy z nas, patrząc na przykład Dawida i Salomona, każdy z nas bezsprzecznie potrzebuje i przebaczenia, i oczyszczenia, i owej Bożej litości, a także potrzebujemy mądrości, która poprowadzi nas przez życie. Może warto pomyśleć, może nie tylko pomyśleć, może warto zacząć wołać do Pana, jak Dawid: Panie, dla litości Twojej zmasz moje winy. I jak Salomon: wobec bezradności mojej, Boże, udziel mi mądrego serca. A wtedy wszystko będzie inaczej. Zresztą spróbujmy. Warto. I to od zaraz.